jest 19 sierpnia 2015 roku. Wreszcie dotarłam do pomnika Wacława Fabrega. Piękny pomnik, od którego wszystkie, może nie wszystkie, prawie koło renomy w centrum wyruszają manifestacje. I to, co chciałam powiedzieć Państwu, to że nie zgadzamy się na to, żeby queer, manifestacje homoseksualistów i innych zboczeńców wyruszały spod tego pomnika. Tak niestety się dzieje, co drażni dodatkowo świadomą część społeczeństwa wrocławskiego. Na pewno wielki Bolesław Chrobry, król Polski, nie zasługuje na taką zniewagę, że spod tego jego pomnika wyruszały takie manifestacje. Są też płaskie rzeźby. Ja staram się, żeby żadnych osób nie było na filmie. Jesteśmy, trudno to pokazać. Tam znajduje się właśnie pomnik ofiar stalinizmu. Jestem umówiona na spotkanie z panem Leszkiem Skonka. Czułem.